Bif ze Stanowskim. Myślisz, że to jest dobry o. pomysł? Ponieważ, bo ja też uważam, że jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Zobacz, ja uważam, że sąd mu zabronił. Z, z Gracjanem Przecińskim jest w ogóle mega historia, bo dzwoni do mnie, Cloud weźże tego Gracjana w każdej A formule. Nie sam sobie miał przeciwnika, I... wybrać tylko. Wymarzony, możesz wszystkich. No tak, ale on się bardziej z nich shikruje. Ja, ja uważam, ale on sam użył. Ale że ma nie takie można pogłędy. się z prezydenta. masz on pretensję, on ma same... że jest prezydentem, ale, ale on ma. Dobra, rozmowy na fali, odcinek kolejny. Wiem, że miało być regularnie, ale nie jest. A po dzisiejszych wojażach, jakie miałem na lotnisku. To nawet nie wiem, czy będzie, ale sądząc po tle, po tym, gdzie się znajdujemy, to chyba wiecie, kto jest moim gościem. Szalony reporter, Tomek. Kłaniam się. I na początek, Tomek, szybkich pięć strzałów. Jestem naćpany teraz środkami yy, z tego, i nic, co teraz powiem, nie może być wykorzystane przeciwko mnie. Nie, no nie będziesz tak źle. Piwo czy mocne alkohole? Piwo. Europa czy Azja? Europa. Impreza w lokalu czy w domu? Domu. Góry czy morze? Może, zdecydowanie. Fast food czy normalne? Trudne się wylosowało. Trudno się wylosowało, więc to i to i to lubię, Zależy od dnia. A. dobra, to teraz może na początek temat, który miałem. Natan i Twoje ostatnie wojaże. Ty myślisz, że dobrze robisz, ufając mu, że to, może nie, że to nie jest jakiś jego bajt, który może wyjść wam bokiem. Tobie to tylko wizerunkowo, bo jeśli ty to zgłosisz na policję, nie, to już to policja się tym zajmie. Jeżeli Natan na przykład naściemniał, to ja wiem, że on sam sobie koło dupy narobił, ale wiesz, jak to będzie z tobą, nie? Że znowu... sam odpowiedziałeś na to pytanie. Ja uważam, że po prostu sprawa jest na tyle poważna, że ja nie mogę tego traktować Zignorować. przez pryzmat Natana. Wiesz, tak. że Natan jest niewiarygodny, ja też. A natan jest mega niewiarygodny. Oczywiście wszystko głupoty, ale teraz sobie wyobraź, że masz sytuację hipotetyczną, że stoisz na ulicy i z rogu wybiega gość, który wiesz, że kłamie notorycznie na każdym kroku i krzyczy, słuchaj, tam kogoś biją czy zabili. No? Czy nie pójdziesz? Nie, no, Pójdziesz zobacz. Tak, to jest ta sama sytuacja. Wiesz, że on zresztą, no tutaj jest ta głosówka, kiedy on pyta tej dziewczyny, nawet była to w programie. Ale zresztą, widziałeś to, to jest wszystko legitnie wygląda, tak? Tak, tak poza kamerą hmm. mi jeszcze więcej tych głosówek puścił. Powiem więcej, on mi dawał konwersację z, z Wardengą, przebijał dużo wyżej i on mu to wszystko wysyłał. Z Konopskim też już niech będzie mam. Dobra, to wypikamy, jak to będzie. A już nie I tak i tak to wcześniej czy później. Ja po prostu dałem, ja dałem czas kanałom komentary na przyznanie się, kto to dostał i czego nie zrobił, a wyszedł kolejny film, ko i jest kurwa cisza. Kanały komentary ostatnio tak walą w chuja, że to jest niesamowite. Stary, przecież. A to nie jest pierwszy przypadek. Przecież wiesz, bywały już takie przypadki, Wiele. że. Wiem. Nie. Nawet przy Pandorze, że miało być, wiesz, miało być dużo, miało być coś, a tu się nagle okazuje, że ktoś to pominął. Ja w przypadku Pandory bardzo się dziwię, że został przemilczany jeden bardzo duży temat, bardzo dużo środowiska: otóż Szczecin. Teraz coś zaczyna wychodzić o megakocie, ale no. ja dostałem bardzo dużo informacji, tylko tu od razu podkreślam, że nie były to informacje takie, jak tu przekazał ten z którymi od razu gdzieś tam poszedł czy coś, ale po prostu bardzo dużo się mówi o tym, że tam nie było tak. do końca w porządku, przez Szczecin wiemy, kogo mówimy: kamerzy, no kolejniki, tak, tak. megakoty. To, bo to kurwa, jest jedna klika. To jest jedna, jest jedna klika. klika i tam, wiesz no, wychodzi fagata od kamerzysty, bije stolik i mówi Ci tak, tak, tak. Ty pedofilm film, Jebco, no. gdzieś tam coś znowu, gdzieś tam coś znowu, kot jakie ma zakusy, każdy kurwa widzi i o tym, jest, o tym jest cisza, dlatego mnie to dziwi, a tu w przypadku Natana jeszcze raz mówię, ja, sami widzieliście, bo to było naprawdę nie żywo, nie było udawane, no tak. wiesz, na, mój, na moje pytanie, że on y, zawsze coś ma i on mi to pokazuje, ja dostałem kurwa ciśnienia zem, nie wiecie, wiesz, coś, nie ten, tego, ten, to się mówię, ja dole. I, i, I myśmy to, ja znalazłem już to, już było spotkanie, miał na tam już spotkanie z prawnikiem, jakby złożył, złożył zeznania, złożył tak zeznania na policji. Ale złożył zeznania jakby prawnikowi, bo my chcemy to zrobić tak, że kancelaria prawna spisuje zeznania, i z pismem przewodnim dajemy do prokuratury, do policji. Bo ja wiem, jak też te y, struktury działają, że przed jakiś gówniarz, spuścił jakieś głosówki tak, kij tak. tam. A jak poważna kancelaria spisze, da pismo przewodnie do prokuratury, do policji I to się to wygląda. tym zająć. Druga że tak. sprawa, że będziemy mieli jakąś kontrolę nad tym, to znaczy y, ta kancelaria. Prawna będzie dostawała, co się Info. ze sprawą dzieje, wiesz. I my to tak robimy, to jest teraz na zaawansowanym etapie, myślę, że w ciągu tygodnia to już wszystko trafi do organów ścigania i ja będziemy na pewno z tym Natanem o tym update'ować i tu masz yy, dużą rację, że jakby, jakby to okazało się nieprawdą, ale to tylko Natan sobie strzeli w kolano. No tak, ja wiesz, uważam, by... że pokazuje, jak się powinien zachować każdy, Oczywiście, kto... Że tak. Posiądzie taką wiedzę, tylko że w, tw w wiesz, Twoim, że tak powiem, internetowym jestestwem, to ludzie by się do Ciebie przyjebali, ignorując kurwa wszystko, wiesz. Te fakty, ignorując to, że każdy normalny człowiek powinien się tak zachować, mi tylko o to chodziło. Ale masz rację, są ważniejsze sprawy tak. niż wizerunek w internecie. Wiesz, to to tu chodzi jednak o jednak jakieś bezpieczeństwo tak. i krzywdzenie dzieci, i ja mam po prostu w dupie, co kto powie. Nie powinno to pozostawać, nie, mo nie możemy przymykać oko, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o tą osobę, nie będę jeszcze wymieniał, chociaż i każdy no ta, i ta. tak wiedział, o kim gadaliśmy, o tą osobę też już dawno się gadało i, i są I bardzo zobacz, duże... się musiał kurwa mały kanał za to wziąć. Gdzie są kanały komentary? Tak. Wolą nagrywać kurwa, czy Julka Żugaś zrobiła se trzecie zdjęcie z fanką, czy tylko dwa co zrobiła? Tak. to są To są ważne tematy kanału komentarzy tak. dzisiaj. Niestety tak. No, jest tak. Druga sprawa. Widziałeś Nitro Pudzian? Widziałeś? Śledzisz? Ojeju, mocno. Widziałeś odpowiedź dla Krystiana? Eee, dla Krystiana, znaczy co Nitro co odpowiedział? No, bo Krystian poszedł na wywiad i powiedział, że jak go Mariusz spotka, coś tam, i Nitro powiedział, a co on robi? Tak, że pójdę na policję. Kurwa, wreszcie. Wreszcie mamy człowieka, co powiedział, że nikt się jakimś nasterydowanym idiotom, nie mówię to o Mariuszu, mówię ogólnie o tych kurwa kryminalistach. No ja że bardzo dobrze robi. A to nie pierwszy raz Nitro mówi. On tak. yy, ktoś... Ktoś jeszcze go tam straszył, kurde. kurde Lenis Labryga. Lenis Labryga. I to samo. Ja już jeszcze nie odwołałem tego w ciągu 24 godzin naprawnika. Idealnie! Idealnie. Kurwa. Zamknął mordy. Można się wyzywać, można się disować, ale nie będzie nikogo kurwa straszył tak. jakimiś kurwa pobiciami czy go Nikt kurwa w imię tego, żeby jakiś nastrydowany przygub go kurwa frajerem nie nazwał, nie powinien się dawać mu obijać. Od tego jest policja. Jesteśmy cywilami, zachowujmy się jak cywile. Chcesz być gangsterem, przestrzegaj prawa gangsterskiego. Prawo gangsterskie jest dla gangsterów. Prawo więzienne jest kurwa zasady więzienne są do przestrzegania. W więzieniu nie na wolności. A cywile powinni przestrzegać prawa ludzkiej przyzwoitości tak, jakiejś. Tak. Jakby to... dodali do tego jeszcze szczyptę życzliwości, to by było całkiem miło, niekoniecznie, ale też się zgadzam z tym, co Nitro zrobił. Natan pokazał kurwa drogę, teraz coraz więcej ludzi nie ujdzie. Bardzo bo ci płaci. wszyscy gangsterzy wielcy, nagle jak słyszą słowo policja, to już mu się nie chce tak, siedzieć. Tak. tak I tak, na przykład tak. co do Natana. Ja uważam, że Natan kogo się powinien obawiać, to ludzi takich jak Alan Kwieciński. Bo Alan powiedział ruszyłeś moją rodzinę. Mam w dupie więzienie, mam w dupie, że będę siedział. Znajdę cię, to cię rozjebie, że prędzej ktoś taki dopadnie na. Niż, niż ci niż te, niż gangsterzy, gangsterzy, którzy... Bo ja ci powiem tak szczerze, to też masz rację oczywiście, ale to już dlatego, że te, te, te gangsterzy, to im też te gangsterki zasady aż tak nie są ważne, a rodzina jest dla człowieka tak. ważniejsza. Więc ja też uważam. Więc bardziej ten przełknie, zniewagę, tak. ten przełknie tą zniewagę, niż ten przełknie to zniewagę o rodzinie. Tak, bo to wiesz, jednak... Swoją drogą bardzo duży błąd z tym, co mówił Alana i jego rodzinie. To jest obrzydliwe po prostu, oczywiście, że takie że tak. coś mówi. Dla mnie też jest złe to, co mówi o, o Polaku i jego oczywiście, rodzinie. Tak. Bo oni się to podpierują, a to prawda prawda... A jakby nawet to była prawda, to, to co, co ci kurwa do tego? Co ci do co tego ci do po tego? drugie? Co Adrian miałby z tym zrobić? Jaki miał na to wpływ? Co ci do tego? Co no ci do nie wiem, jest to bardzo słabe. I bardzo słabe jest też, jak Nathan przychodzi i mówi, że. Kurwa, że on takich rzeczy nie robi, że on nie wyciąga. A. Walisz, go, walisz go tymi argumentami, to no mówi, to się nie liczy, to, to jest a, nie to tak. tak. A, tu był wyjątek, ta, a to, to był wyjątek, a to był wyjątek, o tym już i tak wszyscy akurat wiedzieli. akurat to, co mówi, że osoby publiczne tylko atakować i wtedy publicz... upublicznione przez nich sprawy prywatne, Oczywiście, przez te tak. same osoby, Oczywiście, można komentować. Tak. To jest case Marianny Schreiber, która zrobiła spektakl medialny ze swojego rozwodu, tak. a później mi mówi, jak możesz mówić o, o, o mojej rodzinie, może mężu? Jak ona 10 TikToków, czy tam stories, jak płakała, jak tłumaczyła, co jak się stało, czego zrobił przez gazetę, ale jak ja to powiem, to jest taka jej rodziny, ta, ta. Ale, ale jeżeli ktoś nie, nie na, na światło dzienne nie da danej swojej sprawy, tak ja bym się pokusił z żoną, ktoś by mi to gdzieś na konferencji wypłynął, to wypierdalaj stąd, no. bo ja o tym nie mówię, ja tego nie daję no do przestrzeni publicznej, ale tak jak na przykład Nikita i Camera Boy, są związki publiczne, mówię o to, oświadczał się jej na konferencji i on tak. później mówi, rodziny się nie atakuje. To już nie jest ten sam case. Kurwa, rodziny się nie atakują. Ona jest publiczna, ona to robi publicznie, OF jest publiczny, ty się oświadczałeś publicznie i, i o tym możemy no, rozmawiać, oczywiście. bo sami nam daliście prawo do tego, żeby o tym rozmawiać, wychodząc do tego jakby do widzów, tak? Dokładnie. Plus to, że on, wiesz, odbiera, o, Nikita zemdlała, dobra, to kontynuujmy. No kurwa, kim <słysza> trzeba być fletem, człowieku? No to, 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 to... Dramat. Naprawdę. Czekaj, kolejne, co miałem tutaj z tobą. Czy zawalczyłbyś na narodowym? Po tak. tych ostatnich, tak, nawet po tych wojarzach? Tak. nawet za ten cały oczywiście. ból za to wszystko. Oczywiście to zawalczyłem. No, no, no uważam, że to jest takie wyróżnienie, no oczywiście z powodów tysiąca, to jest tysiąc pierwszy, tego nie zrobię. Tak, ja uważam, że to jest wielka nobilitacja. Też tak uważam. I uważam, że y, poza tym, y, tak jak już tutaj mówiłem u siebie w podcaście, że mnie Fame zrobił w chuja i prezes do mnie zadzwonił, i naprawdę podał mi całą kartę, włącznie ze stawkami i kwotami i wszystkim, aż żdziw byś nie mógł nic powiedzieć. Tak, i powiedzieli, to teraz zobaczymy, że dotrzymasz słowa. No i, no, i muszę go dotrzymywać, aczkolwiek no, powiedział już mogę o tym. Dyskutować. To znaczy, mogę to oceniać, nie dając czy naz tych stawek. I wiem, że ta karta jest dwukrotnie wyższa niż normalna karta fejmoska. Yy, więc wracając, że oprócz tego, że zawodnik dostanie dużo większe pieniądze, no bo to jest narodowy, to, to, jest to, ja, to ja bez tych pieniędzy przez taką samą stawkę powiem więcej. Za połowę mniejszą stawkę niż normalnie zobaczyłbym na narodowym. Ja, byłeś, byłeś na KSW? Bo tak, tak. Kurwa to jest przeżycie, To jest, to? To jest, epickie, to jest tak. epickie, to jest potężne, to jest. To wpisujesz sobie to w CV raz do końca życia. Ja tak. uważam, że to jest wielka nobilitacja. I dlatego, jak są pogłoski, na przykład, że w turnieju. Walczyć, cios. Mam nadzieję, że nie, a są nie, duże mnie nie zasłużył. To właśnie pewno. tak tym ludzie nie zasłużyli, bo to, to już nie chodzi o ceny jego, jego człowieka, on nie ma ani charyzma, nic takiego nie zrobił, i tak dalej. Tak. To powinny być osoby, które naprawdę swoim dorobkiem, swoimi dymami, gorszym, czy złym dorobkiem. Bo na przykład tak. ona tanie można mówić różne rzeczy, ale on nadam duży, ma wkład, duży ma wkład we freak ja fighty, uważam, że z Tego nie sobie nie zbrany pod uwagę, ale mówię, jakby brać yy, yy, po, pod uwagę. Ludzie, którzy na przykład swoją karierę czy we frikach, czy swoim życiem zasłużyli. Tam nie powinny być tam randomy, ale na pewno bym wziął z każdym. W każdej a formule. sam sobie miał przeciwnika wybrać tylko? kogo? Wymarzony, wymarz wszystkich. Gimper. <giby> jednak. Tak. Kurwa, mnie. Byłyby epickie. Wiesz co? Ja Koł nie wiem. To by było w walce. Dole. On dużo trenuje. On, on jest dla mnie pizę. Musisz wypikać, żeby mieć monetyzację. Y on jest dla mnie ciepłym kruchem strasznym. I to nie mówię o jego orientacji czy coś, bo wara komu od tego, co oni Oto sobie wisz, robią, słyszeją. Tak? I też mnie wkurwia komentowanie, że a dajesz laskę szlaskę innym Cię to obchodzi. Jak ty nie lubisz, to ty nie dawaj bzykać swojej laski Aha. innym, a jak ktoś, czy on coś robi, tobie źle nie, to wypierdalaj z jego życia. Aczkolwiek irytuje mnie, parazymi razy mi zalaz za skórę. Uważam, że bardzo jakby tak poeratywnie o mnie i świadomie jakby szkodząc, tak, tak. mi się wypowiadał, że to są były specjalne szpilki, żeby mnie oczernić albo zyskrytować. Ale ja bym to zrobił abstrahując od całej mojej, ym, y, to nie jest absolutnie żadna nienawiść. Ja nawet, mógł, ja nawet no tak szczerze mówiąc, bym powiedział, jak mówię ocenić, to go bardziej lubię niż nie lubię. Bo go cenię jako twórcę, jest już lat. W internecie, ale mnie osobiście, mój stosunek osobisty jest do niego, jakby wyłączyć to, że jestem randomowym widzem, tylko jestem sobą, to mnie irytuje, ale uważam, że konferencje były pickie. Ja dlatego chciałem Dobry. kiedyś zawalczyć z Wardęgo, bo po, pojawił się taki pomysł, tylko Wardęga po mojej pierwszej walce z, z cichym zrezygnował, powiedział, że nie będzie znowu walczył, ale, ale z nim bym zawalczył, bo tam na tych konferencjach byśmy sobie mieli fajnie. I ja bym wiesz coś, dlaczego chciał, że pokazalibyśmy taki trochę bomba case, ale nawet nie, bo bomba ma zupełnie inny, żebyśmy tak, nie, 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 nie obrazili się dalej, bo ważnie, tak, ale z dobrym tak. Nikogo tam nie obrazili, tam by nie było wchodzenia na rodziny, tam by nie było wyzwisk, a one by były mega ciekawe, były mega tak. merytoryczne, tam by były super pancze, bardzo inteligentna rozmowa, a myślę, że walka też, no wiesz, no, ja nie stawiam nikogo w roli faworyta, bo ja uważam, ja że więcej jakby moje życie ułożyło mi głowę, znaczy w tym więzieniu wziąłem tam w no tak. stałem, a on był zawsze tym komputerowym takim lamusem, ale on znowu bardzo dużo trenuje, ma tego tak. huntera, robi bardzo dobrze parter, więc to by było bardzo, bardzo ciekawe, zarówno w konferencji, jak i walki. To no. jest mój wymarzony. Tak, to jest walk. dobre, o tym nie pomyślałem, ale to... To by było dobre. Na pewno lepsze niż niejedno zestawienie, które, które jednak to by będzie. Tak, no. tak. Komentarze na YouTubie. Dalej, czy też wszystkie? Yy, tak, pochój. Yy, Wiesz, że nikt od ciebie tego nie oczekuje. Wiem, ale nie wiem, dlaczego sobie tak wiebałem. Ja to zrobiłem robiłem jeszcze, jak mieliśmy Szalnego Tańcule. Yy, ja tylko to robiłem. Wiesz, co już nie czytam wszystkich. Ja mam także, jak publikuję odcinek. To Maria na się w kurwie, bo wie, jak z publikacji no odcinka, to no. jestem wycięty 2-3 godziny i jak czytam każdy i na każdy odpisuję. Wiem. E, I i wiesz co? chcę zobaczyć jaki odcinek obiór, chcę zobaczyć co ludzie chcą do mnie powiedzieć, chcę zobaczyć jakby jak oceniają moją pracę. Później już czytam co któryś, już takie ja wszystkie odpisuję, ale wchodzę sobie co chwilę, kilka razy dziennie odpalam ten telefon i te 10-20 komentarzy przelecę, ale robię to tylko na YouTubie, Na, na, na Twitterze nie czytam w ogóle komentarzy, no, nie bo bym się wiesił. Mi Niewolski powiedział fajną rzecz kiedyś. Mówi, po ty z tymi ludźmi się to, to jest Bardzo piękne co on powiedział. Konrad Niewolski, nie? Ja wiem, kto... I mówi, ty sobie wyobraź, że ty jesteś... Księdzem. Wychodzisz, przemierz tych ludzi i chujcie obchodzi, co oni mają do, do myślenia. To takie było fajne. Ty wygłaszasz swoje słowo. Ja tak traktuję Twitter. Ja coś mówię i tam nie wchodzę, ale YouTube to jest moja praca bardziej uważam. Ja z tego żyję, ja mam z tego pieniądze i też trochę przez dla kolizów. Tak, im się trochę należy. Ja, ja wiesz, spędzam czas jakby nagrywając, tam nie montując, no publikując, tak. ale uważam, że powinienem tego czasu trochę poświęcić na ten feedback. Ten feedback na Twitterze czy na Instagramie gdzieś mnie mniej interesuje, bo to są, co ludzie o mnie myślą. Tak. W dupie to mam, ale co myślą. O tym, z czego zarabiam, i jak tworzę swoje rzeczy, i czy mogę być lepszy, to mnie interesuje, dlatego staram się tą interakcję interakcją Z już, tym samym odcisywaniem, jak ja niekiedy widzę, że tam jest albo jakaś emotka, albo masz rację, albo okej, okay, ja widzę, jakie to jest męczące. Ja myślę, że już widzowie też tego od ciebie nie do końca oczekują, a to jednak. No mówię, jest, jak dodaję film na początku, to nie wiem, mam taką manię, to jest mój taki nie, rytuał. Spoko, ja to też... jest mój taki rytuał o tagować wszystko, publikuj i siadam tak. z tymi komentarzami. Ja też nie jestem kurwa fanem tego co niektórzy mówią, że o komentarze to najlepiej nie czytać. Gówno prawda. Uważam, że komentarze się powinno czytać, że z tymi ludźmi się powinno wchodzić tak. w interakcję, ale jakiś nie wiem, jakimś dzbanom odpisywa, odpisywać, odpisywać czy coś to to się trochę mi jaw Ja ale mam tak też Chciałem też zapytać o co bardzo powiem. fajnych ludzi akurat na YouTubie i tam Zauważyłem. jest mało tej krytyki. Tam, 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 jest tam jest, przeciwieństwo Twittera. Jest, tak. Tam jest bardzo dużo ludzi wiesz, więc to to we mnie nie wpija tej żółci, bo sam wiesz też jesteś twórcą, może mniejsza mam jesteś twórcą i wiesz że jak się na tego hejtu, to to wpływa ten dzień już masz trochę do taki kurwa na ramionach. Ja, ja to tak. się taki czuję 10 kilo cięższy, mi ktoś taki plecak z kamieniem dał, taki przytłacza Zwłaszcza, gdy wychodzi coś takiego, że widzi, że cię ludzie po prostu nie zrozumieli, albo że to przykład, nie do końca tak. o to chodzi. Tak, ej, no, tak, a oni się jadą. Tak. To przytłacza, więc ja, więc ja oczywiście tego unikam, ale akurat na tym YouTubie mam dobre komentarze, więc to może nie jest to, że, że, że wszyscy mnie chwalą, ale tam nie ma takiego hejtu zajadliwego, tak, tak. dlatego też to mi nie szkodzi na moją psychę, a jednak zapoznaję się z opiniami ludzi. No, to też jest dobra, czekaj, co jeszcze tu miałem? Czy banujesz ludzi na swoim YouTubie? O jest, bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Bardzo tak rzadko. Tylko, ty, nigdy, nigdy za negatywne ten nie banuje. Ja, na kurwa, nie wiem, na jeden film zbanuję jedną, dwie osoby na tysiąc komentarzy. No, to naprawdę, jak już jest dobrze. jazda na mnie albo na gościa, nawet bardziej na gościa. Jak kurwa przychodzi do mnie Kasia, a ktoś pisze. Ten... Nie, tak, no to przebrał to, się chłopak, pan, ban, pan. To nie jest opinia. Tak. To jest w czystej postaci hejt, który ma komuś niszczyć życie, to jest jakieś, z drugiej strony jakiś nieszczęśliwy nie, jak człowiek, który wylewa. Klasie, ona nikomu nic nie zrobiła. Dokładnie tak, dokładnie. I właśnie często w gości mam taki, czego tą kurwę zaprosiłeś, no to ban. No, tak. Ale tylko, jak coś tu źle on jest zły, bo coś tam absolutnie nie. Odpisuję. Tylko taki typowy hejt i dużo przekleństw. Yy, te Seaward No, wiadomo, i te inne. Jakieś to, wiadomo, jakieś takie gnój. Eliminacja nie? gnoju z własnego profilu, tak? No Tak, to w sumie ten. Stosunek do innych kanałów, komentary. Co myślisz o kanałach, komentary i jakiś, nie wiem, najlepszy, najgorszy? No, tak, tak. Rozmawialiśmy u mnie w podcaście, że obu nam się wydaje, że jednak z tego. To znaczy, ja uważam, że ogólnie. Johnny no jest ostatnio, ostatnio, ostatnio poszło w złą stronę. Ostatnio poszło w złą stronę, więc tak, Wardęga odszedł już o nim, mogę tu powtórzyć, ale Wardęga nie był dla mnie dobrym człowiekiem. To jest dla mnie nie człowiek. Dla mnie też to nic. jest dla mnie człowiek, o tego nie powiedziałem u siebie. Zobacz, cytat Wardengi, jak Bogzel do mnie jechał po tym, jak nagrałem program z Bogzelem bez Bogzela. Czy już go zmusiłem no, tak. go do, do przyjechania, bo już ludzie go jechali. I on jechał i on generalnie jakoś tam nawet mówił mu, że będzie jechał, a Wardęga do niego. Po co ty go chcesz budować? My nic na niego nie mamy. On nie może być duży. No, to jest też właśnie. To jest bardzo wardengowe. To jest bardzo wardengowe, no. Wyobraź sobie, czy on do Michała mówi, nie jedź do niego, bo będzie za duży, a my nic z niego nie mamy. Bo ja jestem spoza kliki trochę, wiesz? No. Nie mogą kurwa układzikami, kuchuję mi ich układy latają. I teraz, jak ja bym coś miał, to ja walę. I wiesz? I to, i to, to jest taki właśnie człowiek. To jest taki człowiek, który jest taki śliski, śliski, strasznie jest typ. Człowiek, tak. I ja uważam, że zniszczył przede wszystkim Majewskim, zniszczył bardzo życie, zniszczył Denego Ferrariego, zniszczył jeszcze parę innych osób. I po prostu no, nie uważam go za, za to, żeby, żeby, żeby to był dobry człowiek, a miał bardzo dużą władzę swojego czasu. Rewo uważam, że raz gdzieś tam za zawalczył ze skamem i jest noszony na rękach niepotrzebnie zupełnie, ponieważ srewo ja też uważam, że jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, jest bardzo zakompleksionym. Ja uważam, że to jest bardzo niedoświadczony życiowo. Niedoświadczony. Co też wychodzi przez tak, jego tak, komentarze? Taki, taki trochę piwniczek, ale ja nie chcę mu tam dokuczać, ale to jest taki trochę chłop, chłopak zakompleksiony. Ja nie wiem, dlaczego on nie tworzy teraz na, na swoim kanale, uważam za jedną z teorii prawdziwą, że on kiedyś zaczynał mieć przerwy i mówił, już dostało pozwy. Ja uważam, że sąd mu zabronił. Serio, ja no zobacz, może. że on już w ogóle nie tworzy swoich kanałów. Tworzy tylko zgrzyt i robi live'y, z czego są szoty. A, a, jak, a jak już nie, nie przerwy po parę miesięcy, ty myślisz, to że sąd mówił, że. To możemy bronić w ten sąd, sposób, że, na, że tobie tworzyć, a ty na szotach też jesteś jakby go. Nie, nie, nie ale, ale nie, ale na przykład na, ale, ale na przykład. Yy, Coś tam zrobił i na przykład zakaz wypowiadania się, czy zakaz czegoś tam na platformie, na, na kanale Rewo, bo sąd, jak daje coś, to daje dokładnie. A w ten więc już nas sprawą, nie, nie wiem, czy tak jest, ale gdzieś czytałem taką teorię i to było ładnie wytłumaczona. No bo zobacz, z dnia na dzień, wiesz, jakie to są pieniądze. Wiem, ale on, on kiedyś. Ale on, ma, ma, on ma ze, z, ze zgrzytu i z live'ów on ma duże pieniądze. Ja nie ale wiem. Ale dalej, on jako, on jako Rewo, on, no to nigdy nie jest za dużo. On tak, jako ale Rewo, czasem z wolnego czasu za to. A nie, myślę, ale to był jego podstawowy. On, on się tym wybił. To nie jest tak, że rzucasz podstawowy, bo, bo coś ci wyszło. On, on jako rewo kiedyś mówił o swoich zarobkach i to pamiętam, z, jednej, z jednego miesiąca, z jednej współpracy, najwięcej powiedział to było, miał 140 tysięcy złotych ze współpracy plus adsense. Nikt ta... tego tak nie rzuca. Ta maska z tyłu tego Borysa brejchy odłożona. Ja uważam, że coś tam się stało. Nie tak, ale ja uważam, że. No... Nie wiem, w życie nie do końca on się sprawdza, bo jest właśnie taki trochę. Żeby Gimper on jest taki lepiej trochę robot. Taki, 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 taki trochę, kurde, nie wiem, dziwny, nieemocjonalny i tak dalej. No i widzisz, no i, no i wracając jeszcze do tego, co na przykład Gimper, co kiedyś z tymi moimi, że tam okradł fame i tak dalej, to teraz Rewo wyskoczył, że z tego co wiem, to ten na, na budde co szantażowany miał wyskoczyć u mnie. No kurwa, no, no, no skąd on to wziął? Z dupy to wziął. No, no, tak Akurat to było, to było w dniach, gdzie było śledztwo, gdzie były aresztowania. Wiesz, on z czymś no. takim, no. Jeszcze takie dodanie z tego co wiem. A skąd możesz wiedzieć? Ja o tym nie wiem, ale on wie. E, no więc mówię Gimper, 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 chociaż mam wiele... Ja też mam uważam, wiele... Że teraz akurat Gimper jest najlepszy i jakoś tak wy... nie, z sensem to, do tego wszystkiego podchodzi. Tak. Mogę tam się mylić. Do wcipu, tam jest trochę tam jest trochę tego. Kurwa, Przede wszystkim, jest to... kurwa, zrozumienia drugiego człowieka tam jest bo, dużo. A no bo Konopski uważam, że nie. Konopski nie. był swoim, swojego czasu też był dobrego, ale teraz nie. Jest, jest, jest teraz wiele. widzisz, jak ja tak samo o tym MGP. i Jak mogłem nie powiedzieć o tym, jak wszedł do mnie młody chłopak i to on powiedział, że ja napisałem do Konopskiego byku, za chwilę glinek do nie odpisał byku. Myślę, że to, że Konopski dał Toginkowi. To, to nie było moje zdanie. I, i Konopski nagle, zamiast skomentować sprawę MGP jakby pozytywnie, to on tylko go komentuje negatywnie, tylko ponieważ został tak tam wymieniony i Szydery i moją twarz ściąga. Nie możesz tak robić. Teraz wyszedł ten... Ja nie wiem, czy to jest nie prawda, że tak. to jest jego brat jest poszukiwany. Czy, czy to jest jego brat poszukiwany, czy nie chyba? Tak, tak, tak jego tak. brat. No więc, to akurat też nie. A to, to, to nie rzutuje. Ale właśnie, był na sał, niego, to byś. O Jezu, co on by mi nie zrobił? Ale to nawet nie, słuchaj. Ty, ja też oddzielam, jeżeli to swój, coś twój brat robi, nie robisz ty i ja absolutnie bym nie uderzał w niego, ale jak Kawiaka czy gdzieś się ukrywał, to on prowadził śledztwo, on jest, to może byś pomógł organom ścigania, powiedział, gdzie brat jest może, wiesz. No dobra Tomek, wysprzęgliłbyś brata, no, no ale, ale on, jak ja bym był w tej sytuacji, Ta. to, to nie bój uderzyłby się. tym, uderzyłby no, tym. Dlatego wiele dlatego życzenia i tam jest bardzo, on jest bardzo nieobiektywny, no i tyle, ale mówię, no, no Gimper, jeżeli już. Hmm. Czy zdarza ci się gadać z totalnymi z banami, których ani nie lubisz, ani tu nie chcesz, ale wiesz, że będą wyświetlenia. Oczywiście, że tak. Z Marianną na przykład co? Tak. Wiedziałeś, że tak wyjdzie, nie? nie z no, ale, ale z Marianną akurat nie było w ogóle wyświetleń. Jej ludzie nie chcą. Dziwne, nie? bardzo dziwne. jeszcze no bo się ciężko słucha, bo jeszcze ciężko. Tak, ale się, jeszcze się słucha. ciężko słucha. Tak, zdarza mi się, zdarza mi się. Chociaż wiesz co, coraz lepiej, coraz większe mam te zasięgi, coraz ja bardziej wybieram tych ludzi, a nie. Właśnie to jest to. Coraz, coraz, coraz więcej odrzucam ofert. Nawet teraz mi się jedna osoba dobija, nie powiem, kto powiem ci za kamerami. Nie chce mi się po prostu, ale wiesz co, ja też uważam, że jak mi się z kimś ten podcast też nie jest dobry. Tak, tak. tak. Więc, więc generalnie zaprosić kogoś, no wiesz, bo on chce i, i ja mogę myśleć, że to się kliknie, ale to się nie kliknie, dlatego że nie Zobacz, zaprosiłem Gracjana. Z, z, z Gracjanem Przecińskim jest w ogóle mega historia, bo dzwoni do mnie Cloud weźże tego Gracjana, y, zrób no bo chcemy go, bo on jest fajny pokazać. Chłopiec. Tak, pokazać. Po, po tym pierwszym temeni. Ja mówię, ja pierdolę, co się nie kliknie. Dobra, to weźcie, nie wiem, to weźcie mi kogoś tam za dzisiaj. Chyba właśnie chodziło o Mariannę. Ja wiem, nie, możecie Mariannę, możecie kogoś tam, bo ona się nie zgodził. Dobra, to my pogadamy z Marianą, a weź tego Gracjana. Gracjan po prostu że... rewelacja, Te... podcast, super gość, mi się super gadało, 300 tysięcy wyświetleń, Marianna 50 tysięcy wyświetleń na siłę robione i tak dalej. No. Czasami nie ugadniesz, ale nie warto. Nie warto z osobą, z którą ty nie chcesz rozmawiać, rozmawiać z nią nie ludzi, ma bo wajdu, oni to wyczują. No. No. Bo to wyczują. Nie ma tego też. O, kolejny, już nawet nie muszę patrzeć. Biff ze Stanowskim. Myślisz, że to jest dobry o. pomysł? To, to nie jest pomysł. Ja wiem, że to, że, że to już trwa, to ale jest ja ci powiem jak ja to jak widzę. Ja, to Teraz ja tobie zadam pytanie. Jak w moje ręce trafiają dokumenty, w których wynika, że, że NASK, czyli, ta, czyli, czyli no Ministerstwo cyfryzacji przekazało stanowskiemu 719 tysięcy w, w miesiącach sierpień, wrzesień-październik, gdzie w październiku były wybory, PiS przekazuje mu 719 tysięcy jemu plus dwóch innym youtuberom. I ty dostajesz te dokumenty, masz o tym nie powiedzieć? To ja ci powiem, jak ja to widzę. I ty nie wiem, walczysz z wiatrakami, dojdzie do tego, że na przykład... Jest sensacja, i udowadniasz, że Stanowski wziął te pieniądze, a ludzie powiedzą, chuj nas to obchodzi. Bo po pierwsze, to, że wzi czy wziął, czy nie, nie ma żadnego znaczenia, bo ja nie widziałem takiego materiału na przykład u Stanowskiego, który by nie wiem, nakłaniał kogokolwiek do głosowania na coś. Bo jeżeli PiS finansuje materiał, że cyberbezpieczeństwo no to jest świetnie. potrzebne, no to coś teraz powiem. i ten, to nie ma znaczenia, czy to PiS, czy cokolwiek. oczywiście nie ma. Tylko może drzwi, ja tego nie rozumiem, no? To, no to już ci powiem. Są dwie zmienne. Po pierwsze, w ostatnich miesiącach rządów, więc. A po drugie, słuchaj, taki pis daje. Dlaczego mi nie dał? Dlaczego Tobie nie dał? Dlaczego Imperowi nie dał? A może to jest tak, że przelewa te 700 tysięcy, bo wie, że odchodzi od władzy i będzie miało po swojej stronie, przecież on jest propisowski. No, Tuba nie, medialną. Będzie miało gościa sprzyjającego przez kolejne 4 lata, żeby się dostać do władzy, że będzie, nie będzie mówił o nas źle. To jest kupienie jednak dziennikarza. 700 tysięcy zł za filmik na YouTubie. No hello. I dlaczego go ja nie widza, Nie widzę, żeby Stanowski był Popisowski. Sam mówił, że to pierwszy gość w kanale Zero. Andrzej Duda. No i co z tego? Ale byli, byli, też, inni, byli też inni goście. No to, no to kto? No kto strony? był? No kurwa z lewicy, Żukowska. No tak, ale on się bardziej z nich chichruje. Ja, ja uważam, ale on sam mówi, ale że nie, ma nie można poglądy. się chichrować z prezydenta. Masz pretensje, ma same, że jest prezydentem? Ale żartował? on ma same tak, On sam mówi, że on, on, on przed wybraniem prezydencji powiedział, ja będę głosował na Dudę no Słowa Stanowskiego. No tak, tylko. Moim to... zdaniem jest Propisowski, yy, to jest raz, ale tu ja nie możemy nie zgadzać. Moim zdaniem jest Propisowski, ale, ale tu masz rację, że ludzie mogą mieć to w dupie, ale ja jako dziennikarz, chociaż im nie a, jestem, no ale da, jako rozumiem. dziennikarz mam obowiązek jeszcze, to no. powiedzieć. Ja mówię, słuchajcie, wziął odpisu, a ludzie mamy to w dupie i super, ale wiecie o tym i możecie mieć to w dupie i może to nie wpływać na wasz ogon Stanowskiego, Ale teraz dobrze, to jeżeli on yy, to nie jest, yy, to, nie jest yy, to nie jest jakby kupienie przez tamtą władzę i nie jest jakby przez to umoczony, to myślisz, że tak by się wściekł? Co się kurwa wściekł. Przecież ja tam byłem debilem, kretynem, jołopem Nagra macie na filmik poze. Gdzie jest filmik? Gdzie Zatem jest? Pozew? Mogł, nie wiem, myślę, że mógłby się tak wkurwić. Po prostu tam też jest ego duże i on też się tam uważa za. za ego. Tam się, on się uważa za lepszego człowieka od innych i to widać, pomimo że on to próbuje ukrywać, to to widać, że on, że on ma strasznie, strasznie ma, ma, ten, ma, ma problem. duże tak, mniemanie o sobie tak. i ludzi tak. uważa za gorszych od siebie. Tak, to prawda. To, to jest, prawda. Fakt. To jest fakt. A ty nie uważasz, że przez to, bo ty swoje poglądy mówisz otwarcie, że ty się stanieś takim. Jak pisma taką babcię z poduszką na parapecie, że ty się staniesz z czasem tym samym, tylko w wersji platformowej, że to idzie Mogę się stronę? stać, ale ja nie będę krył tych. tych, tych no. A chciałbyś wejść do polityki z czasem? czy Tak, ja miałem w tych wyborach parlamentarnych startować, tylko moja przyszłość zabroniła. Miałem być A. na listach do sejmu. I to jak się przedawni, to... Nie, no to jest przedawnione, jestem niekarany. A, po prostu PR-owo źle wyglądało. Po prostu pr -o -o odrzucili mnie i ja już teraz chyba nie chcę, bo zobaczyłem po prostu, jak to dużo kosztuje, jak ja bym się musiał wyczyścić, a e, nie chcę nikogo udawać. Chciałbym, zostanie posłem jest moim marzeniem i polityka jest dla mnie dużo większym konikiem niż Freakfighter czy cokolwiek innego, i chciałbym, ale już widzę, że jest to niemożliwe. Ale to tak chyba z pasji politykiem. Tak. Ja uważam, nie wiem, czy się ze mną znaczy na pewno się ze mną zgodzisz, bo to byłoby idiotyzmem się z nie zgodzić, że najlepiej, gdy do polityki idą ludzie bogaci. Tak, im bogatszy polityk, tym lepszy. E, ale wyjątkiem jest Trump, bo jest idiotą. Kto? Trump. A, nie wiem, wygra chyba. Co? Widziałeś debatę? No oh yes. Trump wygra. Oh yes. Trump wygra. Nie wiem, czy to dobrze. Trump wygra, nie... bo Biden umrze. <laughs> do tego Trump czasu. wygra, bo Biden zapomni, kurwa, <laughs> podpisać. Tak, tak. <laughs> zapomni, kurwa, podpisać właśnie, że jest kandydatem. No. Nie wiem, bo ja, ja też uważam, Ty że. Słucham, ci... Tak, że nie można się dorabiać na polityce. Bogaci politycy są ciężsi do kupienia i jak idą tam, to idą tam po coś. Politycy, sędziowie, prokuratorzy, policjanci na wszelkich stanowiskach, nie, że bogaci, powinni mieć duże zarobki. Sędzia powinien dostawać tyle, żeby go nie skusiło łapówka tak. od żeby miał dużo do stracenia. Tak. Żeby a nie wiesz a, nie, żeby miał, a ile on niech zarabia sobie po prostu obrzydliwe pieniądze, bo on wyśmieje i od razu da tego co musiał dać łapówkę, a nie się będzie zastanawiał. No. I to też takie <słuch> dziwne, bo właśnie tak jak mówiłem, widzisz, dla mnie to ty politycznie jesteś Turbo dziwną postacią, bo siedział tu Michał cichy, tu gdzie ja. I ty cały czas przy no, teraz rozumiem, ta konfederacja, może on nie jest taka zła, gdyby mi ktoś, ktoś tak wytłumaczył, to jest ok, Ty wychodzi podcast, wchodzę na Twittera. Trzeba być totalnym idiotą, żeby na Konfę głosować. Kurwa, co to jest? Sentinoza to jest, Sentinoza, na dysonans. Ale czeria, bo tak przekiwałem w tym podcaście? Jak każdemu. Jak każdemu. Tak, tylko, że on tak, też tak. mówił z sensem rzeczy. I wiesz, to jest też co innego, jak na przykład czytasz jakiegoś tweeta i tak podchodzisz do niego i mówisz, kurwa, co on pierdoli, a ktoś z tobą siedzi. Tak. Masz ten kontakt, masz ten. To ja inaczej wiem, każda się rozmawia. Frakcja ma coś do powiedzenia takiego, kogo ko bez względu na nasze poglądy, by zainteresowały tak. każdy część jakiegoś tam programu. Jeżeli to tylko płótkasz, tak. to się z tym zgodzisz. Nie, ja uważam, że konfederacja, no, no nie, nie, nie. Wydaje mi się, że kurwa nie ma niestety takiej partii, w której było wszystko okej okay. I to jest wielki problem. Nie rol, ma. Nie ma. Ja, ja, ja wiem, jak mam poglądy, ale też nie uważam, że Martin chciał, wró ja ja chciał wrócić do Polski, ale nie widzę tego, nie, nie widzę, nie widzę możliwości. Jeszcze długo chyba nie zobaczę. Ja myślałem, że kurwa jak komuchy wy... to będzie dobrze. Komuchy wymrąże, przejmują wy... 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 głos i to tacy... Doleńcy lewacy i nie będzie lepiej. No teraz to lewaki, no wiesz, no, ta sama lewica to jest. Sama w... siebie, sama, sama sobie sama do grób kopie, tak. Grup kopię, tak, tak wiesz. Ale wiesz, co no, w, 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 u, u ciebie w kraju, czyli w Anglii, tam gdzie jesteś, znowu, yy, no tam. Też nie ja... jest dobrze. Też nie jest dobrze, jest brudno. Dobrze, jest brudno w jest, Polski. jest, jest dobrze, syf dobrze. taki, jest taki trochę bardziej rozpierdol, tak. ale tam się politycy dużo bardziej boją ludzi. Tak, tak, zdecydowanie. No słuchaj, polityk na zachodzie, to głównie w Skandynawii, w Skandynawii jest takie, ma wyżłumowane stanary polityczne. Gdzieś tam jakaś e, polityczka, bodajże, Szwedka, e, zapłaciła kartą za jakiś kurwa coś, od razu się podała sama do dymisji kartą rządową. U nas takie wały, i oni mówią, że jemu Nie, się należało, więc chodzi. Do jest premier tak. Holandii jeździ, on teraz został przewodniczącym NATO, jeździ do pracy codziennie rowerem. I to jakby jest normalne. U nas człowieku 8 limuzyn, 6 z przodu, 7 z tyłu, jeszcze wypadki mają. To jest zupełnie inne standardy, zupełnie inne standardy. Ale Polskę, ja, ja kocham Polskę. Ja generalnie kocham ja Polskę też, i się cieszę, że mogę właśnie tu tworzyć. Wiesz, tak. to jest dla mnie bardzo duży plus, że to co robię, ja mógłbym to robić wszędzie generalnie. Tak. generalnie bo bym zmienił kontent. A są to małe kraje z ludźmi, je. czy coś tam, czy coś tam, ale jak ja, ja uwielbiam ten kraj, nie dzieje się tu zbyt dobrze, ale wiesz, że teraz byłem parę dni w Bułgarii. I to też jest Unia. Dżungla małpy, nie? Ja pierdolę mielno 30 lat temu, jak jeszcze oczko rządził. No, Jeden wielki Jarmark syb... Nie w ogóle dramat po prostu, że to jest. Policja jeździ ładami starymi. To jest mm. taki. Ja mówię, Jezu, Ludzie co bardzo nam się o Polski, jak nie, nie doceniają świata. ja doceniają. Ja, ja jestem krytykantem PiSu, ale PiS też miał wkład w to, gdzie my teraz jesteśmy. Mówię tak. o okresie między 89 do teraz wszystkie partie, wszystkie, które tak. lubimy czy nie, które jakoś rządziły, miały wkład w to, gdzie my teraz jesteśmy, wszystkie a jesteśmy były, w w Bardzo miejscu. dobrze się rozwinęliśmy, pomimo tego, że jesteśmy w Zajebistym miejscu. Tak. Wiesz to z, z, byłej, z byłego bloku komunistycznego co by nie gadać, no tylko co, Czechy? bo teraz nie. Czechy i kraje nad bałtyckie lepiej sobie poradziły albo na tym samym poziomie. Ale cała czekaj, reszta jest w dupie. Myśli, że to no, mniej więcej ten sam poziom, nie. a cała reszta jest w dupie, także to nie ma też co tak. narzekać, jest fajnie, No jest zobacz dobrze. ten bomba jak do kiszeniowa trafił, jak się zdarzył z rzeczywistością, nie? O, to o, to, kurwa... A to wiesz, nie jest daleko, nie? tak. Tam, Udawia, tak. To jest tak, kurwa tak, tragedia. Oczywiście. Dobra, to najlepszy freakfighter i najgorszy freakfighter, Fighter. kształt. Poddymi... Poddymimy. Mogę, <laughs> mogę się tego pytania spodziewać, a, a... a to nie jest Najgorszy chyba Cios. Kurwa zgadzam się, podpisuje się obie rękami. chyba cios. kurwa, nie ma nic do zaprezentowania. Już nie chodzi o to, że on wygrał ostatnie walki, nie wygrał, bo się przyłożył do treningu, Kogo to obchodzi? bo ostatnie koło to obchodzi. Te jego kurwa zaczepianie wszystkich o wszystko, te kurwa takie Bycie najlepszy. Bycie najlepszym, dominacja 7-7, nie, po prostu, chodzi o to, że można też gadać głupoty, można, można się przechwalać, a nie, wcale nie jesteś dobry, a jesteś, tylko on to robi tak bez to, to Żałośnie. Tak, robi to, to żałośnie i ja mam pretensje o każdego, kto bierze z nim walkę, tak, na przykład miałem rozmowę z, z Zibim. Uważaj, no, bo już z, miałeś z raz z pretensje za wzięcie walki. Kto z, kto z AJ nie walczył? Z Bartman. Z Bartman. Z Bartmanem na przykład, mówię, po co wy się wdawacie w nim dyskusji, zaraz z nim walkę, on, on będzie milionerem dzięki byciu idiotą, nie? Uważam, że to jest Najgorsze. Ja nie a uważam, najlepszy? że powinno się promować kurwa ludzi z idiotów. A najlepszy. Kurwa. Podpowiem rozmawialiśmy dziś już o nim. <noise> tak myślę, że to dla ciebie będzie A Ale powiedz. Myślę, że bomba byłby, do, byłby naprawdę w topce. Bomba by był. Tak. Tak, no dobra, okej okay, ja byłby, 3, tak? ale on jest tak, jakby za mały Ja bardziej tak sięgałem, żeby Jak ja bym był miał dłużej. Dać top 3? Ale w sumie tylko tak. To dla mnie, no bo to albo by był Filipek Bomba Najman. Między tymi trzema bym wybierał. Filipek nie, ponieważ ja go bardzo lubię Filipka. Naprawdę go kurwa lubię i im, imprezowanie z nim to jest, to jest coś epickiego. On jest cudowny, on jest tak kurwa kochany i tak fajny, ale, ale Filipek jest dla mnie zbyt mało wyrazisty. No o Wiesz co chodzi, on tak. jest dobry, jest w porządku ja i się pamiętam, i dobrze on... bije, i, i fajnie gada, ale jest zbyt mało wyrazisty. Na tych komfach jednak on tak nie oddaje. Jak on pojechał do tej Brazylii, to też on chciał, ale tak. nie chciał tych granic przekraczać i bardzo dobrze. Kur Dobrze. bardzo dobrze żadnej flagi tam nie podeptał tak, nic tak, i tak. właśnie to jest to, że on tak. wie gdzie są te granice ja go bardzo lubię bardzo lubię właśnie jest za jego... mało wrażliwy tylko moim że moim Filipek Najman to jest ktoś... Bomba. ty w sumie masz rację obaj Kto... klautowi pak. ktoś do kogo bardzo dobrze trzeba dobrać przeciwnika bo Bombie ko kogą byś nie dał najmanowi jest... kogo byś nie dał jest... orka do spodu. jesteś wiesz jest, 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 jest orka dobrze orka do a Filipkowi trzeba by dobrze myślę że on na przykład Możem, z tym ciosem że... bardzo dobrze by się pokazał tak. Bo tak. tam by było właśnie za dyma. Filipek jest inteligentny, to by dał radę. Walkę też by raczej wygrał. No z... patrz, przed chwilą mówiliśmy, żeby ciosowi nie dawać walki. No tak, ale myślamy. ja tak nie uważam. Ty już raz mówiłeś jednemu, żeby, wa... nie, nie, mówiłeś, żeby jednemu walki nie dawać. Nie, nie, walki nie Kancelowanie internetu jest głupota. Ale po prostu uważam, że. No, no, nie, Ja, no, ja nie, też nie uważam, że promowanie idiotów nie jest, nie jest kurwa dobra. Cios ja jest ja największy największe tych idiotów. Może nie na samym, samym poziomie, ale Casio jest niezły. Yes. Jest niezły, chodzi mi o to Zadmiarzu, on ma, on ma trz... o, słuchaj, to jest ge genialne, że on ma, on zna cztery słowa, bo ja mówię tak oczywiście tak. upraszczając, ma bardzo wąski zasób słownictwa i tymi trzema słowami doprowadza do szału każdego, tak. nawet kur profesora, kurde. I to jest też talent. prezentuje A dla się, mnie on bije ma krótką datę ważności przez te cztery słowa. Na no tak, Bomba ma dużo, tak. dużo większą o datę ważności. On bomba zawsze jego coś tak 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 myślę, kurwa, no nie wiem, nie wiem kto więcej. To chyba, to chyba by było tyle. Ferrari też jest mocny, ale jest no ten kurwa, wymówek, ale mąwek. Myślisz wymówek. sobie i też no. są braki, nie? No, są braki. No. Tak, jednak myślę tak. Bomba, bomba i najmniej. Chociaż wiesz, no Bombę każdy rozpatruje też, jakby patrzeć na, tą, na te pierwsze walki. On dostał, jednak Ferrari go też dostał. A to dużo być No się to Tołuszu Murańskim świetną tak, walkę dał. Tak, tak, on się bić no. no i dobra, to jeszcze na koniec pięć szybkich strzałów i kończymy, żebym dojechał dzisiaj do tego Poznania. To tak, 10 milionów złotych czy milion subskrypcji? 10 milionów złotych. Milion subskrypcji będę miał raz, dwa, trzy. No, no okej, okay, bo ja myślę, że milion, nie wiem, ja bym wziął milion subskrypcji. Konferencje czy walki? E, konferencje, zdecydowanie. Gala na żywo czy w telewizji? Na żywo. Chociaż wtedy w ogóle nie go nam walczył. Kurwa, KSW było mocne, co? Przeżyć nawet to wyjście Jurasa? Ja sam myślałem, że o się rozpłaczę. To było kurwa... A kurwa, weź aż... pomyśl tego, tego doświadczyć, tak wyjść, tak. nie? Widać, Juras bardzo się gryzł z policzki, żeby łzy tak, powstrzymać, tak, tak. ale świetna sprawa. No i twoje pytanie, czym zawalczył narodowe to jest odpowiedź. No, nie, tak, to jest masakra. Oczywiście. Dymy czy stypa? Oczywiście przesadne dymy, czy przesadna stypa? Przesadne dymy. Chyba, Jednym. dymy jednak, nie, mimo wszystko. Jednak. Fame czy cloud? Jeśli chodzi o traktowanie zawodnika, Fame. fame. Uważam. Spodziewałem o, się, że powiesz, że na równi, że i z tymi, nie, i z tymi dobrze. Nie, I nie jest miałbym co, nawet. Z Klautem mam bardziej takie stosunki rodzinne, takie jak ich lubię, gadamy co u ciebie i tak dalej, ale ja uważam, że Fame przez 21 gal, których zrobił, jest tak na naoliwioną maszyną, tak. że tam jest tak wszystko na swoim miejscu, na jest tak zaopiekowany i zadbany, tam jest wszystko, a tu są pewnie niedociągnięcia, i tylko dlatego to powiedziałem, bo, bo organizacje są bardzo, bardzo wysokie. Ja spodziewałem spodziewałem, że powiesz, że i u jednych i u drugich jest nie, bardzo. Nie, dobrze. nie, Klaut troszeczkę ustępuje, są te braki, coś tam nie dociera na czas, coś tam nie jest dopowiedziane, powiedziane nie. Nie ma takiej opcji. O, to bardzo ładnie. No i dobra, to na tyle kończymy. Jest coś na mój kanał, jest coś na Twój. Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Hey.